Posłuchaj mój malutki, wiesz, znamy się już dość długo, zrobiłeś dla mnie i dla innych też bardzo, bardzo dużo, kurczę, fajnie, fajnie, że jesteś i powiem Ci, że nadszedł taki czas, gdzie pokażę Cię większemu gronu ludzi, trochę się obawiam reakcji, ale mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie, słuchajcie, muszę Wam to po prostu pokazać. Przed Wami Raspberry Pi 02W, dokładnie tak mini, mini komputerek. Słuchajcie, 4 rdzenie, 512 MB ramu Wi-Fi na pokładzie. Co to potrafi? Dzisiaj sobie zobaczycie. Raspberry Pi 0 w przed wami, gorąco zapraszam. Okej, okay, słuchajcie, to macie podląd z nowej kamerki od góry, tak? Właśnie tutaj robi nam Fejsca Model Gato. Powiem to tak, taką robotę. To, co nie powiedziałem w Intrze, to coś takiego to jeszcze jest. To znaczy, jest to kamera, moduł kamery do Raspberry. Ogólnie całego Raspberry, ale to się z od Raspberry Pi. Tutaj mamy oczywiście naszą piękną zeróweczkę, jeżeli chodzi o jakieś tam dane i tak dalej, tak dalej. Jeżeli chodzi o rzeczy techniczne, polecam film kolegi Tata Gig, który bardzo fajnie to rozbierze, opisał, pokazał temperaturki. od strony technicznej to w ogóle ja bym się nie umywał, więc nie będę tego robił. O mnie zobaczycie większość rzeczy programowych, tak? Tu jest karta SD64GB. To jest Kingston, dość szybka karta. Też specyfikacja powinna się nam tutaj ładnie pojawić gdzieś na boczku. I teraz tak, to co stoi tutaj, to jest oczywiście Crow View Node od Elecrow. Jak najbardziej pokazywałem to ostatnio na kanale. Jak się to zachowuje. To nie jest laptop, to jest tylko, można powiedzieć, ekran, plus do tego klawiatura, budowane głośniki i tutaj jest bateria i to wszystko może zasilić naszą, naszego, czy Raspberry Pi normalnego, czy Raspberry Pi 0W jak najbardziej. Słuchajcie, do kompletu, teraz zróbmy sobie tak. Zasilacz do naszego pięknego Raspberry wygląda w ten sposobik. Od razu mówię, niestety, Facecam nie ma tutaj zoom, znaczy nie, zooma, zoom jest, dlatego widzicie to zbliżone, ale Facecam nie ma niestety autofokusa, więc no. I, I kabelki, które tutaj zastosuję, wszystko jest na mikro USB, jeżeli dobrze kojarzę, tak. Z jednej strony sobie podpinamy do tego i tak dalej. HDMI, jak najbardziej wyjście na Raspberry Pi tutaj jest. To jest wyjście mini HDMI tutaj, oczywiście dwa porty USB 2.0. To jest port zasilający, to jest port do akcesoriów, tak to wygląda, to jest także Wi-Fi. Moduł kamerki, moduł kamerki podłączamy sobie tutaj. No i GPIO, ja z niego korzystać po prostu nie będę. Tak wygląda zestaw testowy, ja to sobie teraz złożę i będziemy go ładnie uruchamiać. A jeszcze jedna rzecz, żadna z firm dystrybutorów nie sponsoruje tego filmu. Raspberry Pi kupiłem, znaczy tą zerówkę kupiłem w Kamani, natomiast tu jeszcze do, kupiłem dodatkowo chyba w Botlandzie, jeżeli dobrze kojarzę tą kamerkę plus mam tutaj obudowę, którą sobie potem założę. Postaram się Wam pokazać jak to mniej więcej wygląda. To jest obudowa, to jest wielki aluminiowy radiator do naszej pięknej zeróweczki, tak to mniej więcej się wygląda, tak. Dlatego, że no przy dużym obciążeniu ona się niestety bardzo, bardzo mocno potrafi zagrzać i trotluje, tak. Dobra, ja to ogarnę. Na razie będzie bez, że tak powiem, tak, czyli bez żadnych radiatorów. Odłączę to w miarę i zaraz sobie tutaj popatrzycie. Od razu mówię, przepraszam za ewentualne pomruki i tego wiercenia betonu. Dzisiaj przychodzą do mnie koledzy z, z wiertłami udarowymi. Będziemy hmm. razem borować dziury. To się niestety będzie tutaj zdarzało. I, dobra, podpięte, ogarnięte i tak dalej. Słuchajcie, za chwileczkę przejdziemy sobie normalnie, przeniosę was magicznie, magią montażu, jak to mówi Explaining Computers do tego do środka. Zobaczycie ten ekran jak to działa TGS, a na razie odpalimy sobie to w ten sposób. Czyli tak najpierw włączam ekran tutaj. Ekran nam się włącza. Ja widać Raspberry Pi już jest zasilane, ponieważ zasilanie jest możliwe i z jednego i z drugiego portu USB. Ja włączę także tutaj zasilanie, jeżeli chodzi o zasilacz normalny. No i wiecie co zrobię teraz? I teraz odepnę tutaj zasilanko od tego sprzętu. Popatrzcie się na to. O proszę. No, wychodź. Strasznie ciężko te porty chodzą. Dobra. Odpięte, jest tylko HDMI wpięte, a jednak sprzęt nadal jak najbardziej nam tutaj sobie pracuje, co widać. Więc można go zasilać albo z, z tego cuda, tak, albo z normalnego zasilacza. Teoretycznie jest zalecany normalny zasilacz, dlatego że tam większe pobór mocy jest, tak. To daje troszeczkę, troszeczkę mniej. No, jak widać, temat sobie tutaj nam może ładnie pracować. czy będzie widać toczpad i to razem raczej nie będzie. Może mi się uda coś takiego wymienić tutaj dla Was. Zobaczymy. O, no, na razie będzie tak. W każdym razie temat jak najbardziej nam tutaj po prostu sobie y, działa. Ja coś uruchomię tylko, żeby było widać, bla 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 bla. bla. Dajmy sobie skalka. Wiem, że to jest TGS. Tak Od razu uprzedzam. Wiadomo, że to ten sprzęt z kamerą coś zrobić, ewentualnie może o właśnie, dam ją w ten sposób, może na razie przynajmniej tak. Ten sprzęt nie jest przeznaczony na desktop, to chodzi bardzo, bardzo wolno. Co widać zresztą, bo cały czas się teoretycznie nam to odpala LibreOffice, znaczy chyba się odpala, nie wiem czy mi się udało go odpalić, czy nie. Zobaczmy sobie teoretycznie, że cały czas ładuje LibreOffice, więc już, tak ładuje się, cały czas widać, że na desktopie jest lipa, jeżeli chodzi o kartę Pamięci, karta jest w miarę szybka, niestety, transfery tutaj też, zobaczycie, są po prostu no niezbyt dobre. tak. Teoretycznie, do tego sprzętu można, słuchajcie, podłączyć sobie. Wiem, trochę ciemno jest, ale jak rozjaśnię, to nie będziecie widzieć ekranu. Dobra, słuchajcie, mam tutaj podpięty już do grabera, tak? Cały ten sprzęt. Tutaj mam oczywiście czarne, ale przerzucę sobie ten obraz na, z OBS-a na monitor, więc będę wszystko elegancko, że tak powiem, widział. W każdym razie widzicie, że sobie tutaj to ładnie nam pracuje, kamera też jest teoretycznie wpięta. Ok, mamy obraz tutaj normalny, powiem to tak, z systemu to co mówiłem wcześniej, że jeżeli chodzi o wersję, o działanie na desktopie to jest kiepsko, wiadomo, że to nie jest sprzęt do tego typu rzeczy, chociaż to jest jedna bardzo ważna rzecz, po pierwsze można tą malinkę podkręcić, ona działa standardowo jako chyba 1 albo 1,1 gigaherca, coś takiego można ją podkręcić nawet do 1,4 gigaherca wiadomo, że wtedy jest potrzebne bardzo wymagane zresztą chłodzenie, nie wiem czy to chłodzenie, które mam by było dobre, teoretycznie tam jeszcze wentylator przydałoby się dołożyć ale te, ja, ja kręcić nie będę, bo ja nie mam zamiaru degradować sprzętu po prostu, mimo tego, że da się, to jednak nie będę tego że takich te, te rzeczy ryzykował, nie? Trzeba sobie powiedzieć jasno. Rzecz jedna, która tutaj niestety jest, to jest 512 MB ramu. To jest o wiele, znaczy o wiele. To jest za mało o 512 MB. Gdyby ten sprzęt miał 1 GB ramu, chodziłby naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Autentycznie. Tutaj po prostu non-stop brakuje pamięci. Ja I tak ten system, który ja tutaj mam, to jest Raspberry Pi OS oparty na Debianie Bullseye na 11. Debian 11, 32 bit. Nie ma sensu do 512 MB wstawiać 64 bitowego systemu. To to bez sens całkowity tylko RAM zabierania. Dodatkowo to troszeczkę zoptymalizowałem. Było parę poradników w internecie, skorzystałem z tego. Jest tutaj swap powiększony do 1 GB, co daje radę no cudów nie robi, ale po prostu daje radę, podpalimy sobie manager zadań samo działanie załóżmy tego systemu, jak już on się tutaj załaduje i tak dalej, tak dalej jest ok, po prostu, można sobie na tym pisać, można ogarniać teoretycznie pokażę wam również teledyski, znaczy teledysk, próbuję coś odpalić na YouTubie bo zresztą zrobiłem shorta, gdzie pokazywałem, teledysk sobie leciał bez najmniejszego, znaczy bez najmniejszego Nos działał, tak, powiem tak, że działał Chociaż 360p chyba, albo 480 to jest max, naprawdę, poza tym brakuje RAMu. Widać to zresztą tutaj, 251 z 426 MB, 250 MB jest tutaj dostępne. Druga rzecz, to jest bardzo wolny czytnik karty tutaj. Teoretycznie, tak jak mówię, no odczyt tutaj, jeżeli chodzi o... Popatrzcie co tu się dzieje, ja sobie kliknę tutaj, no właśnie. Wszystko leci praktycznie ze słapa cały czas. Ja pokażę Wam tutaj, przynajmniej spróbuję pokazać, jak, do, znaczy jak działa, jak jest odczyt z karty pamięci tutaj na tym sprzęcie. Tutaj macie informację o dyskach twardych MCBLK, to jest oczywiście karta pamięci 64GB, tak jak mówiłem. I teraz odpalimy sobie tutaj test, ale odpalimy go sobie z sudu, bo tak jest to wymagane oczywiście jak najbardziej. No i tutaj jest odczyt na poziomie 22 MB na sekundę. Karta wyciąga ponad stówkę. Bo to jest sprawdzone, potwierdzone na czytniku 3.0. Tutaj mamy 22 mega odczytu. Zapis jest pewnie około 10 albo mniej nawet. Więc jest no, no lipa, powiem to tak. Próbowałem podłączyć tutaj dysk twardy SSD. Nie by się zabutowało, bo sklonowałem sobie tą kartę, ale wiesza się to po prostu w pewnym momencie. Y, ładuje się, ładuje i się niestety wiesza. No, a zresztą to, to jest USB 2.0. Więc jeżeli to jest USB 2.0, to i tak to niewiele pomoże. Bo tam jest ile może? 24... 30 megabajtów odczytu na tym będzie, tak? Więc to niewiele mi pomoże. Pomoże tylko wyłącznie to, że SSD ma dużą lepszą, jak to się mówi, losowy odczyt zapis, tak? Czyli dostęp do komórek jest dużo, dużo szybszy niż na karcie, nie? No i to, to, to de facto można powiedzieć tyle, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. Słuchajcie, temperatury, sens, to on w tej chwili nic sobie tutaj nie robi i tak dalej. Ma 47 stopni, tak? Ale Wam tutaj benchmark i... Dobra, znalazłem komendę, która powinna być. Time 0, to y, Sysbench oczywiście, to jest przeliczanie liczby Prime, y, y, mamy 4 trecy, no bo to są 4 rdzenie teoretycznie, tak? RAN, bla bla bla, i Time 0, czyli po prostu ma być no limit, powiem to w ten sposób. Poszło, poszło. Patrzcie co się dzieje tutaj z temperaturką sprzętu. Na razie jest tylko 55, jest w miarę, w miarę spoko. Y, z tego co ja sobie testowałem, to po około 5 do 10, tylko 10 minut. Zaczyna dochodzić 80 stopni i leci trotling momentalnie, tak? Jeżeli chodzi o niestosowanie radiatora. Ale w sumie z drugiej strony trzeba powiedzieć sobie tak, to będzie 100% tą malinkę obciążał i katował ją w prime w kółko, tak? Być może znajdą się tacy ludzie, ale przy używaniu normalnym myślę, że używanie radiatora nie jest potrzebne, po prostu nie jest aż tak bardzo wymagane, bo sprzęt do takich temperatur po prostu nam nie dojdzie. A widać 62, 62 i tak dalej, 63... Nie chcę dochodzić znowu do 80 i czekać tutaj 10 minut. Bo myślę też, że nikomu to nic nie tego jest. W każdym razie tego tak mówię: 10 minut, 100% obciążenia. I yy, stopa sobie jeszcze tutaj od do kompletu. Ja widać, 100% wszystkiego jest non-stop obciążone. Zajętość pamięci 158x425. Swapu jest tak jak powiedziałem: 1 giga tutaj zrobione. Nie? No i to sobie po prostu bym powiedział tutaj: pracuję, Przestajemy go katować. Bo to nie ma, myślę sensu. On w tej chwili jest zasilany, znaczy malinka jest zasilana jak najbardziej tutaj z tego zasilacza. To jest zasilacz 5V 2,5A, tak nam wygląda. Micro USB czy mini USB tam jest, kurde, chyba mini micro USB, mylą mi się to ptyczki czasami. Teraz to co chciałem Wam tutaj pokazać, znaczy nie pokażę Wam całości, tak, bo to jest uruchamianie przeglądarki internetowej. I trwa to no, naprawdę do 10 minut. Autentycznie sobie może, może się uruchomi szybciej. Spróbujemy. Klikam, klikam, no i patrzymy co się, co się dzieje, tak? Jeżeli chodzi o odparzanie YouTube'a, to też jest bardzo, bardzo, bardzo długo trwa, a, ale się da. Pokażę Wam to, że, że da się, tak? I sama praca, powiedzmy, w tym systemie ekstra, tak? w jakiś tam, o na, teraz się nawet szybciej uruchomiło cud, powiem to tak, ej zdarzył się cud że coś się odpaliło szybciej niż, te, niż ten sprzęt nie jest podkręcony, jest na oryginalnych nastawach wszystko, ale widać co się tu dzieje no, no 512 MB RAMu to jest naprawdę by było 1 giga, to, to bajka, autentycznie bajka już pomijając nawet te wolne odczyty z karty pamięci i ten, to byłoby po prostu w porządku a no inaczej, no, no jest jak jest wo wow, wow. spróbuję tutaj wejść na moją stronę. Tak, mam stronę od roku chyba, czy ileś tam zrobiłem sobie. Dziękuję linux.pl za, za udostępnienie hostingu przy okazji. No właśnie w... Nawet kursor zwalnia, bo to już wszystko idzie z, 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 z tego. sobie na to, o, widzicie jak, jak ładnie zasuwa tutaj, miga sobie diodka cały czas i tak dalej, i tak dalej. Spoko, kamerę też zaraz ogarniemy, ale to, to za momencik. Mieć? Tak. Bardzo, 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 bardzo dużo cierpliwości. Załadowało. Załadowało nam teoretycznie, znaczy jeszcze, jeszcze chyba nie załadowało, tak? No, no, cały czas próbuje nam to załadować, ja spróbuję się dostać tutaj może do, do przewijaka, tak? No, no prawie, prawie słuchajcie, prawie jest dobrze, powiem to tak. Nawet nie próbuję wejść na jakieś pudelki, WP, gdzie są tony reklam, bo po prostu to zostanie zarżnięte całkowicie, więc to jest, to jest bez sensu. Wiecie co jest najlepsze, że minęło ładnych, nie wiem, ze dwie trzy minuty, ja nadal próbuję to adres pisać. No, no, niestety, no, nie za bardzo, tak? Widać, że tutaj nic nam nie za bardzo działa. Aże zastanawiam się, czy pokazać Wam cały proces ładowania, czy, czy lepiej nie, bo nie wiem, czy to jest dobry pomysł i trzymacie tyle czasu. Znowu <noise> powiedzą, że robię beznadziejne długie filmy, kurde, tak? To i tak, ten film będzie długi, ale to naprawdę, no, no. No tak to po prostu tutaj pracuje, ja, ja nie wmawiam, że się, że się, to wszyscy mają się rzucić na, na, sprzęty tego typu, ja wiem, że terminal jest lepszy, szybszy i tak dalej, tylko terminal nie ma poboru na, nie ma poboru prądu przy pełnym obciążeniu 3 W, i nie jest taki malutki, fajny, niektórzy lubią malutkie, naprawdę, naprawdę, no. Nie, nie trzeba sobie kupować samochodów z długą maską, powiem to w ten sposób. No, widzicie, że nawet to jakoś działa. Powiem tak, że i tak jest dużo lepiej, niż jeżeli by używać tego bez tych optymalizacji, które ja tutaj wstawiłem, tak? Teoretycznie podkręcenie coś tam da, ale znowu kwestia jest, jeżeli chodzi o, o ten. Jeżeli chodzi o wydajność, odczytu i zapisu na karcie pamięci, można kupić hata. Jest tak zwany hat, taka nakładka. Z czterema USB, portami USB i do kompletu tam jeszcze można kupić wersję za stówkę, czyli cenę Raspberry Pi prawie. Można kupić taką nakładkę, gdzie jest RJ45, tylko ten RJ45 to jest 100 megabitów maksymalnie. No więc tak średnio powiem to najeżdża, ja tutaj spróbuję wyciszyć, żeby nie, uszu nie urwało. Dobra, już się coś załadowało, ale kaszuje. Od razu mówię, jak on to przekeszuje, załóżmy to, to wideo będzie szło, ale to jeszcze troszeczkę musi potrwać. Czemu tu nie ma jednego gigabajta ramu? Kurde, no, no, byłoby droższe o te X dolarów, ale, ale naprawdę ten sprzęt by był reużywalny, <śmary> nie? Tylko po co używać sprzętu, który jest przeznaczony do czujników, robotyki i tak dalej na desktopie, nie? Dobra, niech to się zał... O, o, coś, coś się <śmary> dzieje się. Da mu się przekeszować. Udało się dostać tutaj do opcji 360P, nie 480. 360P to się dalej keszuje, bo tu chciałem wrzucić. Chciałem wrzucić do statystyki dla nerdów, ale obawiam się, że jak tu się pojawią jeszcze statystyki dla nerdów, to ten sprzęt jeszcze bardziej zostanie przycięty, więc może go po prostu puszczę teraz tutaj, jeżeli się da. Kliknąłem spacją, ale, ale chyba nie za bardzo to działa. Kliknąłem jeszcze raz tutaj. No zobaczymy. No. O, działa, proszę bardzo. Raspberry Pi 0W odtwarza film na YouTube w 360p. Niepodkręcony. Oczywiście nie jest to sprzęt podkręcony. Działa? Działa. Mówiłem, że działa, tak? <grytanie> Teoretycznie i prawie działa. On się musi skeszować, żeby to dobrze po prostu... No. Najlepsze, słuchajcie, jest to, że strona nie odpowiada, kurde, no. Bo cały czas się elementy interfejsu YouTube'a, reklamy i cała reszta wkrywają. O! Mówiłem, właśnie się wgrały. Jest dobrze, to możemy... O! Sorry, wypierdegowało się, no. Kurde, jak oglądałem delediski Disco Polo, to wszystko chodziło w miarę dobrze, no, więc... No tyle wam mogę ogarnąć, jeżeli chodzi o to. E, pięknie, jest OK. Dobra, to kamerka jeszcze, nie? Wiecie co, odpuszczę już montaż tego radiatora i tak dalej, i tak dalej, przy was przynajmniej, bo no będzie, będą niższe temperatury, no tyle można powiedzieć, tak? Mam tutaj komendę chyba do tego. Teoretycznie ostatnio działała, czy teraz zaczęła, nie wiem. Mam taką naprawdę nadzieję, ale słuchajcie, podgląd tego jest naprawdę za zaje... Bardzo fajny. Co prawda, teraz jest czarny ekran, o od... popatrzcie się, naprawdę to działa. I zobaczcie, jak to działa, proszę. Obraz jest naprawdę zarąbisty. To jest kamera za 17 zł. Moment. Więc jeżeli chodzi o jakiś monitoring i tego typu rzeczy, to słuchajcie, jak najbardziej on sobie tutaj nam poradzi, proszę bardzo. To jest obraz z tej kamery, o. Nie wiem, czy będzie tu cokolwiek widać, chyba nie za bardzo. O. Też pokusa nie ma, ale, ale zobaczcie, że to jest naprawdę płynne, autentycznie, proszę bardzo. To naprawdę daje, że tak powiem, radę, czyli zrobić z tego jakąś kamerkę do drzwi, do monitoringu, to jest naprawdę świetny pomysł. I nie robię sobie kerneli w tej chwili, tak? Tak nam działa kamera tutaj, jeżeli chodzi o tego, tego, tego typu klimaty. Mamy no, sobie tutaj jeszcze na końcówkę NeoVech. Chyba, chyba go postawiłem. Mam taką nadzieję, że go postawiłem tutaj. Jak najbardziej system jest abdytowany i tak dalej, bo przecież to jest, proszę bardzo, info. Powiększamy konsolę też, tro, troszeczkę nam zajmuje, ale myślę, że da radę. Raspberry Pi 02W 1.0 bla bla bla. Czas uruchomienia i cała reszta tutaj jest podana. soli to chyba 40 MB bierze albo nawet mniej, to zależy. Jasne, że można sobie tam postawić wersję light, która jest jeszcze bardziej okrojona, więc naprawdę moim zdaniem jest spokoj. Słuchajcie, kończymy tą zabawę na teraz. Ja chciałem podziękować partnerowi kanału firmie Elecrow z dalekiego wschodu, bardzo dalekiego wschodu, za to, że wspierają ten kanał od półtora roku, wysyłając tutaj różne dziwne sprzęty. Również ten Crowview Note, to jest jedyny chyba egzemplarz w Polsce, nikt tego inny nie dostał, nie recenzował, a naprawdę bardzo fajna stacja dokująca ekran, IPS, Full HD, budowane głośniki, bateria 5000 mAh, można podłączyć telefon tutaj z jednej strony, Raspberry Pi, inne komputery do tego i mamy rzecz przenośną, po prostu. No dodatkowo, tak jak mówiłem, żaden dystrybutor polski mnie nie wspiera. Nie pomógł ani Kamani, ani Botland. Tutaj prosiłem o pożyczenie, niestety otrzymałem odpowiedź negatywną już trzeci raz. Dlatego zakupiłem to po prostu część z dotacji, część z własnych pieniędzy. Raspberry Pi, tego 02W, tutaj plus kamerkę, taśmę do kompletu i tak dalej, i tak dalej. To będę wykorzystywał, mam nadzieję, do różnych projektów. Może nie robotyki, bo ja nie umieć, ale jak widzieliście, naprawdę ja też chcę sobie zrobić jakąś taką kamerkę przy drzwiach monitoringu, to z tego spokojnie można zrobić, bo to jest na Wi-Fi i pobiera... To można z baterii chyba zasilić, tak? Tak to mniej więcej nam tutaj wygląda. Słuchajcie, fajny sprzęt. Ja wiem, że terminal, tylko terminal pobierze z 15 W. Słuchajcie, kończymy, kończymy na teraz. Mam nadzieję, że taki dziwny filmik wam się spodobał. Tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o rzeczy techniczne, jakieś tam mega testy przeprowadzone, łącznie z pomiarem temperatury tej płytki. Tata Geek chyba ze dwa albo trzy lata temu zrobił bardzo fajny film na temat zerówki. Zapraszam tam po wszystkie techniczne rzeczy. U mnie był pulpit, u mnie był pulpit na Crowview Note 14. Crowview możecie sobie zakupić na Kickstarterze. Jest kampania, ona dalej cały czas trwa. No i bodajże będą wysyłane pod koniec października, yy, chyba pod koniec września albo października będą wysyłane do ludzi, żebyście żeby sobie zakupić. Jakieś 120 dolarów taki sprzęt kosztuje, powiem to tak, bardzo fajna sprawa. Do zasilania na przykład tam Raspberry Pi, nawet piątki czy innych mini komputerów i tak dalej jeszcze raz za wsparcie kanału przez półtora roku, bo oni mnie od półtora roku tutaj wspierają, cały czas podsyłając jakiś czas fajne, fajne rzeczy. Dziękuję bardzo, jako jedyna firma, praktycznie, nie? która taką dała stałą współpracę. Powiem to tak, stałe wsparcie, o powiem to tak, produktowe wsparcie. Nie? Dobra, kończymy to. Dziękuję, mam nadzieję, że fajnie się oglądało. Na pewno się ta pajka jeszcze pojawi tutaj nieraz. Może, może jako nie wiem co, jako coś z VPN-em, albo jako Adblock będziemy testować, albo coś. W każdym razie to się na pewno jeszcze pojawi. Może zrobię sobie monitoring kotów. Dziękuję za wszystkie lajki, dislajki, opinie, komentarze i tak dalej. Za subskrypcję z dzwonecz dzwoneczkiem. Dzwoneczek to dla Was jest, tak? Po prostu, że macie informację, że na kanale się nowy film pojawia. No i, i tyle, no kurde, tak. Gorąco pozdrawiam, Bartek z kanału Świat Nuksa. No i pamiętajcie, naprawdę, małe jest piękne. Małe jest piękne, nie trzeba mieć wydłużonej maski, kurde, żeby dawać przyjemność. Nie trzeba. Trzymajcie się ciepło gorąco, pozdrawiam pana.